Rozmowa dnia. 15 minut po godzinie 8. W naszym studiu Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki, gość Sygnału Dnia. Dzień dobry. Witam serdecznie. Uważnie przeczytałem zapis pana rozmowy z internautami, który dziś można w Rzeczpospolitej znaleźć. Dużo pytań na różne tematy, ale jednak najwięcej kwestii wzbudzały kwestie gospodarcze, o dziwo, nie wcale nauki i szkolnictwa wyższego, za które pan w rządzie odpowiada. I to powtarzające się pytanie, jak wolnorynkowiec odnajduje się w rządzie, który przeprowadza takie programy jak 500+, w którym więcej jest mowa o tym, żeby ścigać, karać i wprowadzać nowe podatki, a nie żeby likwidować stare podatki i stawiać na wolność gospodarczą. Każde z części pańskiego pytania musiałoby być rozebrane na fragmenty, bo program 500+ jest inwestycją w naszą przyszłość i bez przemyślanego programu demograficznego, ale także dodam bez przemyślanego programu imigranckiego. Nie przeciwdziałamy zapaści systemu, nie będziemy w stanie przeciwdziałać zapaści systemu ubezpieczeń społecznych, a w ślad za tym i zapaści gospodarczej. Więc tu nie mam najmniejszych rozterek. Nie mam też rozterek wtedy, kiedy trzeba podnieść rękę za wprowadzeniem podatku bankowego czy podatku od hipermarketów, bo podatki powinny być niskie, ale każdy podmiot gospodarczy powinien te podatki płacić. Natomiast oczywiście są takie elementy naszego programu, z którymi mamy większy kłopot, no, ale trzeba się zachowywać lojalnie. Jak się powiedziało A i zawiązało się koalicję Zjednoczonej Prawicy, to ten wspólny program powinien być realizowany konsekwentnie. No i właśnie, skoro mowa o konsekwentnej realizacji, to są też takie elementy programu, które gdzieś zeszły na plan dalszy. Mam nadzieję, że zostaną odkurzone. A jakie to są elementy, które zeszły na plan dalszy i ma pan nadzieję, że będą odkurzone? O jednym z nich wspomniał na ostatniej Radzie Politycznej PiSu. Ja oczywiście tam nie brałem w niej udziału, dlatego że jestem liderem partii koalicyjnej, ale relacje mediów są jednolite. Wspominał o tym Jarosław Kaczyński. Powinno być jednolite kierownictwo gospodarcze w planach Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Tym ministerstwem wiodącym ma być Ministerstwo Rozwoju. Ministerstwo Finansów powinno raczej pełnić, czy Minister Finansów powinien pełnić raczej funkcję głównego księgowego. Czekają nas jeszcze dyskusje nad ostatecznym kształtem budżetu. W mojej ocenie ten budżet, który zaproponował pan minister Szałamacha, ma jedną wielką zaletę, bo było dużym osiągnięciem pana ministra, że skonstruował budżet, w którym nie został przekroczony próg 3%, ale moim zdaniem budżet wymaga jednak korekt, ponieważ jest w nim za mało elementów rozwojowych, w tym zbyt mały wzrost nakładów na naukę. A powiedzmy sobie szczerze, no kłopot jest taki, że zdecydowana większość pieniędzy, które mają być już na coś konkretnie przeznaczana, to jest właśnie program 500+, a i w Ministerstwie Obrony Narodowej, i w Ministerstwie Sprawiedliwości, i w Ministerstwie Nauki, i w innych ministerstwach tych pieniędzy jest mniej niż się spodziewano. Jak nie ma pieniędzy, Ministerstwo Zdrowia jeszcze powinno do tego dodać, nie ma pieniędzy, nie ma wielkich reform. To nie jest tak, że 500+ zjada wszystkie nadwyżki budżetowe, to po pierwsze. Po drugie, zawsze są możliwe oszczędności. Mamy marnotrawne państwo i warto się zastanowić, które instytucje w zgodzie z naszymi zapowiedziami programowymi, przedwyborczymi powinny zniknąć, powinny być odchudzone. Natomiast skoro mowa o programie, to przypomnę, że w planie odpowiedzialnego rozwoju przyjętym już przez ten rząd jest mowa o tym, że do roku 2020 mamy mieć nakłady na naukę w wysokości 2% PKB. Tego się nie da osiągnąć, jeżeli wzrost nakładów, znaczący wzrost nakładów nie rozpocznie się od przyszłego roku. Jeśli wierzyć prasowym doniesieniom, to najwięcej kłopotów z tych ministerstw, które wpływają na tempo polskiego rozwoju gospodarczego, mamy w Ministerstwie Infrastruktury. Kłopoty z inwestycjami, między innymi w kolej, kłopoty też z zagospodarowaniem środków unijnych. Czy
czy ten resort, bo taki pomysł też się pojawił, powinien również zostać oddany pod opiekę czy nadzór wicepremiera Morawieckiego? Istnieje coś takiego jak Rada do Spraw Rozwoju, na czele której stoi pan premier Morawiecki. Członkami tej rady są wszyscy ministrowie resortów gospodarczych, nie tylko infrastruktura, także cyfryzacja gospodarska, gospodarka morska i tak dalej. Natomiast wydaje się, że zwiększenie koordynacji spraw wyszłoby nam wszystkim na dobre. A to tylko koordynacja sprawiła, że w pierwszym półroczu 2016 roku polska gospodarka się wolniej rozwijała niż przypuszczano? Musimy wyciągnąć z tego wnioski. Jest trudna sytuacja międzynarodowa w okoliczności to wszystko, co dzieje się poza granicami Polski i na zachodzie, czyli fala imigrantów z krajów islamskich, i na wschodzie, czyli kolejne pomruki, groźne pomruki ze strony Rosji, natężenie walk na terenie Ukrainy. Wszystko to sprawia, że jesteśmy w trudniejszym położeniu, tak jak wszystkie państwa europejskie, ale powinniśmy się też zastanowić, co możemy sami zrobić, żeby przyspieszyć na przykład wydawanie funduszy unijnych, żeby przyspieszyć zatykanie dziury VAT-owskiej, mam na myśli eliminację czy ograniczanie skali przestępstw wyłudzania podatku VAT. To są wszystko zadania, o których także na ostatnim posiedzeniu Rady Politycznej PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, no, wskazywał na nie jako na priorytety w tych najbliższych miesiącach, a myślę, że i latach. Ale jako wolnorynkowiec pan doskonale wie, że nie konstytucja podatkowa, jak mówi opozycja, nie program pomocy dla przedsiębiorców, jak słychać w kołach rządowych, tylko niskie, proste podatki, jasne, proste prawo, szybko wymierzane wyroki. To jest najszybsza droga do tego, żeby gospodarka się rozwijała, a przedsiębiorcy wypracowywali coraz więcej. Nad prostymi podatkami pracujemy. Pytanie, czy one będą niższe niż do tej pory, to jest osobna kwestia. Życzyłbym sobie, żeby tak było, ale mam też świadomość, że pewne uzasadnione postulaty czy programy społeczne, takie jak Rodzina 500+, wymagają wysokich nakładów budżetowych, a więc i utrudniają obniżanie podatków. Reforma prawa gospodarczego dokonuje się systematycznie. No, lada moment Ministerstwo Rozwoju przedstawi taki duży pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Chciałbym, żeby prace nad tym pakietem przeszły przez Sejm błyskawicznie. Sejm zajmie się także ustawą o innowacjach pańskiego autorstwa. Co jest sednem tych zmian, które są proponowane? Właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał przed chwilą. Obniżenie podatków, a mówiąc precyzyjniej, ulgi dla przedsiębiorców inwestujących w obszar badań i rozwoju. Są tam także, jest cały szereg zachęt dla naukowców, żeby szerzej niż do tej pory wchodzili w taką partnerską współpracę z biznesem. Premier Beata Szydło zapowiedziała na Twitterze mniej więcej godzinę temu: dziś zapadnie ważna decyzja. Wie pan może, jaka to decyzja? To już jest pytanie, na które musi odpowiedzieć pani premier. Ja zajrzę jeszcze na moment do dzisiejszego Super Ekspresu. Dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa z autorem książki o kulisach reprywatyzacji, doktorem Tomaszem Luterkiem. On mówi tak: bez udziału sędziów do wyłudzeń by nie doszło. Bez udziału sędziów, którzy z braku wiedzy lub powodów korupcyjnych powiązań wydawali takie, a nie inne wyroki. Wyłudzenia nieruchomości inaczej nie miałyby racji bytu. Pan jako były minister sprawiedliwości, co nieco na temat tego, jak środowiska sędziowskie funkcjonują, no, jakąś wiedzę powinien posiadać. Jak pan redaktor pamięta i pewnie nasi słuchacze, próbowałem reformować sądownictwo. Moje reformy zostały odwrócone, zlikwidowane jeszcze w poprzedniej kadencji. I szkoda, bo pewnie dzisiaj sądy funkcjonowałyby znacznie lepiej, ale czekają nas dużo głębsze reformy, nad którymi pracuje pan minister Ziobro. Ja trzymam kciuki, żeby powiódł mu się zwłaszcza jeden element tych reform. Coś, co proponowałem Donaldowi Tuskowi, ale co on zdecydowanie odrzucił, szukając świętego spokoju. Chodzi o to, że struktura sądów jest dzisiaj bardzo skomplikowana. Ona jest taka trójszczeblowa.
Już wtedy proponowałem, żeby przejść na 2 szczeble. Teraz ten projekt podjął pan minister Ziobro. Co do afery reprywatyzacyjnej, jest rzeczą oczywistą, że sądownictwo w tej sprawie zawiodło. Na razie nie ma żadnych podstaw, żeby mówić o korupcji. Natomiast wygląda na to, że wielu sędziów chowało głowę w piasek i kierowało się literą przepisów zamiast zdrowym rozsądkiem i takim elementarnym wyczuciem sprawiedliwości. No jeżeli sędzia akceptuje testament napisany rzekomo przez 140-letnią osobę, to proszę wybaczyć. Trudno uznać to za przejaw rzetelnego podejścia do swoich obowiązków. Czy minister Dawid Jackiewicz, minister skarbu, dotrwa na swoim stanowisku do końca roku, kiedy to ministerstwo miało zostać zlikwidowane? Jego usunięcie ze ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości odebrano w mediach jako żółtą, czy nawet czerwoną kartkę od prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezes Kaczyński też mówił o tym, że bardzo mu się nie podoba to, w jaki sposób wygląda obsada spółek Skarbu Państwa, za którą odpowiada właśnie minister Jackiewicz. Docierają do nas niepokojące sygnały, jeżeli chodzi o ten styk polityki i gospodarki i mogę państwa zapewnić, że tutaj nie będzie żadnego przyzwolenia na to. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany personalne w rządzie, jedyną osobą uprawnioną do wypowiadania się na ten temat jest pani premier. Oczywiście jest też nasze zaplecze parlamentarne, bo nasz rząd jest emanacją obozu Zjednoczonej Prawicy i takie podsumowanie naszych działań nastąpi na jesień kongresie programowym. A zaplecze w tej chwili wydaje pomruki jakie? Chce zmian w rządzie? Do mnie takie sygnały nie dotarły. Natomiast przebieg Rady Politycznej PiS-u wskazywał wyraźnie na te obszary, w których musi dojść do korekty. Między innymi chodzi o standardy w spółkach Skarbu Państwa. Mówił Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 27 po 8.